Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Nio 2, moi drodzy, na PC. Oczywiście dobrze, pora wykonać zadanie poboczne, prawdopodobnie jedno z ostatnich, jakie nam zostało, by następnie potem ruszyć już w zadanie główne, przypieczętowany los. Ale tak powiedziałem, to zadanie poboczne wykonamy sobie, ponieważ udało nam się odblokować w związku z tym, że byliśmy w okresie przejściowym, z tego rodzaju limbo, i tam porozmawialiśmy sobie na temat córki, tak? Córki? No nic, zaraz zobaczymy. Wielu spośród gości Daigo, przybyłych celem podziwiania kwiatów wiśni, śpiewało pieśni i układało wiersze ku chwale kwiatów oraz zdobiło drzewa swoimi poematami. Może pośród nich znajdzie się jeszcze jakaś wskazówka co do losu córki Nagamasy. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Czy możesz udać się do świątyni Daigo i sprawdzić to? Oczywiście, że tak. Udajemy się, moi drodzy. Także prawdopodobnie już powoli kończymy główny wątek Nio. Zostają jeszcze kwestie DLC. I myślę, moi drodzy, że kwestie DLC załatwimy sobie na streamach. Prawdopodobnie możliwe nawet, że nie sam. Kto wie, może wystąpi z nami Daniel. Dawno już go nie było na kanale. Także mam nadzieję, że się jeszcze na mnie nie obraził za to, że tak już długo nie wystąpił, nie? Także Daniel, jeżeli to oglądasz, mam nadzieję, że jesteś w stanie mi to wybaczyć. Dobra, pierwsze co robimy, to chciałbym wziąć sobie to, bo w sumie czemu to jest. Po drugie właśnie ten owoc. I to nawet dwa. Ponieważ, żeby odbudować sobie anime. No i dobre, moi drodzy, ruszamy. Dziwne, nasz własny duch prowadzi nas do jednego miejsca. Aha. No właśnie, nie mogło być zbyt prosto. Pamiętajmy, że mamy teraz ostrze nasączone mocą wody, ale zanim, to może pozbądźmy się tego tutaj przyjemniaczka. Proszę bardzo, pięknie. Jedno uderzenie i po ptokach. Dodajmy do tego dodatkowo obrażenia od wody. Rzadko tego żywiołu używałem. Może błąd. Może akurat woda jest dobrym rozwiązaniem. Fakt, na pewno nie na wszystkich wrogów. Pamiętajmy, na przykład takie umibozu jest totalnie odporne na wodę, no ale głównie dlatego, że składa się z wody, nie? Więc to byłoby nawet trochę dziwne, gdyby był wrażliwy na to. Także pozbądźmy się tej cholery i miejmy ją już z głowy. Taka, nie chce się poddać, nie? Dobra, nie poszło tak jak chciałem. Z drugiej strony mogło być gorzej, nie? Na przykład zginąć. Także, moi drodzy, początek nie jest dobry, powiem szczerze, jest zły. Ale, jak mawia klasyk, miłe złego początki, więc może nie być aż tak źle. Także postarajmy się załatwić tą cholerę. Tylko wiecie co, zrobimy to w ten sposób, że już spowolnie, bo w sumie czemu nie, pozbędziemy się oczywiście tego tutaj cwaniaka. Proszę bardzo, akurat banał. Dobra, spowolnione i jeszcze na dodatek osłabiony pancerz ma. A to dziwne, bo nie używałem tutaj osłabienia pancerza, a osłabiony pancerz ma. Więc no, płakać z tego powodu nie będę. Więc nie bawmy się w szczegóły. Trochę ognia, trochę wody i powinno ją to... Pięknie. I dobijamy cholerę. Dobra. Także... Początek, owszem, nie był zbyt miły. O! A tego się nie spodziewałem, że pojawi się tutaj nasza niekochana kobieta wąż. O nie. No i złapała. I jeszcze koleś do nas tutaj strzela. Ja cię kręcę, ale lipa. Wyleczmy się i pozbądźmy się tego strzelca przede wszystkim. Jego przede wszystkim. Na szczęście jedno uderzenie i po niej. Wiecie, zmienię sobie broń... Aha, nie tym razem. Zmienię sobie broń, ponieważ no moja broń tutaj, ostrze wody, nie ma totalnie, nie ma... tutaj... Kurczę. Olej przygrzmuciłem, tylko... Że tak powiem, nie ma totalnie sensu używanie tego ostrza, bo... Sama w sobie posługuje się tym żywiołem. A nasze ostrze ma tutaj oczyszczenie. Piękna sprawa. Dobra. Antidotum. I kolejna
przeciwniczka na nasze liście i to jest całun. Dosyć wredny przeciwnik, to wam mogę od razu powiedzieć. Tylko ktoś tu jeszcze jest, właśnie. Oho. Czyli mamy swego rodzaju arenę po prostu. O nie. Dobra, ładnie. Teraz mamy spokój. O nie, 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 nie. Na spokojnie przede wszystkim. Kasza, pomóż. Niech tutaj... O, właśnie, tak, 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 tak. I pięknie. No właśnie, o to chodziło. Czyżby to już? Chyba tak, otworzyły się kolejne drzwi przed nami. Wiecie co, skoro to jest zadanie poboczne, to myślę, że mogę sobie przyzwać pomocnika, bo w sumie czemu nie. A mamy tutaj pomocniczkę. Nie dziwi mnie totalnie, że akurat i cały czas ten duch nas prowadzi, nie? Cały czas duch nas prowadzi. Nasz duch. Prawdopodobnie gdybym miał innego ducha opiekuńczego, to pewnie byłby ktoś inny, ale... Padło na lisa o 9 ogonach. Jakoś nie mam z tym problemu. Dobra, trzeba będzie wziąć broń dystansowo, żeby pozbyć się tamtego głupca. Pięknie, mamy go. Ej, dobra jest. Dobra, dobra jest. Świetnie. Łakać z tego powodu nie będę. Pomożemy oczywiście naszej sojuszniczce. O nie. Musimy pomóc jej, dlatego że nasza broń właśnie zadaje obrażenia od oczyszczenia, dzięki czemu kij naszego wroga spada szybciej. Ej, kurczę, fajny ma pancerz. Ciekawe, co to jest za pancerz. Ci, którzy mnie znają dłużej, wiedzą, że mam słabość do płaszczy, więc wszelkie masi pancerze, które mają płaszcz, mają u mnie, można powiedzieć, swego rodzaju profity. Dobra, może jakoś uda nam się... O właśnie, sprowokować go. Jak on do nas dotrze... A, tutaj można było wejść. Okej. Dobra. Co ona tam używa? Chyba... Tonf. Nie, nie, nie tonf, tylko pięści. Dosyć charakterystyczna broń. Jakoś nie miałem ochoty ich używać, co nie znaczy, że jest to broń zła. Nie, nie, nie. Jak widać, potrafi naprawdę nieźle tutaj zadawać obrażenia. Piękna sprawa. O nie. No tak, kroka. Prawie bym zapomniał o tym głupcu. Wiecie co? Na niego wydaje mi się, że będzie lepsze ostrze wody. Ponieważ sam w sobie ma moc ognia. Więc go troszeczkę tutaj ostudzimy. Bo dlaczego nie? O, proszę bardzo. I zaraz go dobijemy, 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 dobijemy. Nie, 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 nie. Kurczę, dobra. Poszło. Jakoś poszło. I dobijamy. Elegancko, moi drodzy. O to właśnie chodziło. No dobra. Więc tak powiedziałem. Miłe... Inaczej... złego, miłego początki? Chyba coś takiego. Nie, 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 nie. Panie kurcze szczurze. A, tak. Zapomniałem, że on potrafi, kurczę, tymi swoimi wyziewami nas zarazić. Cholernik jeden, ale na szczęście padł. Mamy cały czas, niestety, mamy cały czas ten smród, który nas... A, odchodzi. Dobra, to weźmiemy sobie kolejnego sojusznika, skoro mamy tutaj taką sytuację. Kubki oczoko mam naprawdę... Kubków oczoko mam naprawdę sporo. Proszę bardzo, kolejna sojuszniczka. Nie dziwi mnie to totalnie. Pamiętajcie, że w Nio 1 mieliśmy jedynie męskiego bohatera i jako męski bohater mogliśmy przybyć komuś z pomocą, tak? Natomiast w Nio 2 już mieliśmy opcję tutaj wyboru płci, więc gracze rzucili się na kobiety po prostu, no już nie powiem jak. Aby tylko przycelować, aby tylko przycelować. No niestety, no kurczę, już człowiek sobie przycelował, to oczywiście musiał trafić, nie? Dobra, wyzbierajmy co się tylko da. Przy okazji tu chyba gdzieś koroka jeszcze jest jeden, bo widzę tutaj na swoim radarze i chyba... O, właśnie. Także witam niemiło kolegę. Pamiętajmy, woda to jest jego słabość.
widzę, no i musiał podpalić, no musiał podpalić. No, nie udało się skontrować, ale przynajmniej nie otrzymaliśmy obrażeń, więc jest plus. Ciekawe, czy się uda znaleźć tą dziewczynę, o której była mowa w zadaniu. W sensie córkę Nagamasy. No, no trafił, no trafił, ale przynajmniej padł, więc chociaż tyle. Wyzbierajmy tyle amryty, ile tylko się da. Bo skoro to już jest końcówka, to lepiej by było mieć jak najwięcej amryty. Dobra, udało. O kurczę, co to było? Co to było? Widzieliście? No, padłem po prostu. Prawie padłem. Dziwne, zobaczcie, że ilekroć użyję tutaj, tutaj, jakby to powiedzieć, magii Onmyo, niekoniecznie tego, co chcę, to mamy też osłabienie pancerza u wroga. Tylko nie wiem, czy to jest kwestia magii Onmyo, czy to jest kwestia czegoś innego, nie? Bo to też jest możliwe. To też jest możliwe. No, ale płakać z tego powodu nie będę, bo jakby nie patrzeć, daje nam to pewne profity. Oszczędzamy sobie nasze talizmany na inny czas. Przy okazji, tu coś mamy, ale no, drzwi są zamknięte. Tu coś jeszcze jest. Zobaczymy, kto. Tengu. To musiał być Tengu. To nie mógł być ktoś inny, nie? To mógł być każdy przeciwnik, ale nie. To musiał być Tengu. I zobaczcie. Widzicie? Dokładnie, pancerz został osłabiony wroga. Pomimo tego, że tylko spowolniłem Tengu. Dobra. Tragedii nie ma, choć szału też nie. No skubaniec uciekł, no skubaniec uciekł. Przed kaszą, a szkoda. No ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Dobra, i dobijamy go, dobijamy i pięknie, mamy go. Plus eliksir. No, eliksirów dużo nie ma, ale to głównie dlatego, że ja mam teraz tutaj wzmocnienie do amryty. Zresztą widzimy, że mamy prawie milion amryty, naprawdę sporo. Więc ja się z tego powodu bardzo cieszę, ale to też ma swoje minusy pod kątem właśnie braku, a raczej braku, mniejsza ilość eliksirów. Zazwyczaj używałem, tak powiedziałem, używałem tego błogosławieństwa związanego z eliksirami, żeby po prostu mieć ich, no, ciągły dostęp. W tym przypadku, no, tak nie wychodzi. A nie, stąd przyszliśmy. Dobra, czyli trzeba udać się tutaj. Czy uda się wszystkie... Czy uda się teraz i zadanie główne, i poboczne wykonać? Prawdopodobnie nie, bo jeżeli pamiętacie, zadania główne w przypadku Nio, czy nawet zadania poboczne, mają, no, jest ich po prostu... Są inaczej. Są rozbudowane. Dobra, tu nie przejdziemy, więc trzeba być jakoś bokiem. Ciekawe, czy będzie gdzieś skrót do otwarcia, bo nie ukrywam, przydałoby się, żeby sobie otworzyć, ale może tutaj. Na pewno mamy skarb plus sól, ale ten sól to najmniejszy problem. Ubumę. Dobra, nie ma... O właśnie, proszę bardzo. Spowolnienie i do tego osłabienie pancerza. No coś pięknego. I dobijamy. Pięknie. Pomocnik zajął Ubumę na jakiś czas. Kaszo, pomóż. O, to. Ale miała problem. Ach. Coś pięknego. No dobra, udało się zdobyć... Inaczej, no... O, Gaki, dawno nie było. Nie to, że specjalnie tęsknił, wiecie, ale... Ale dawno go nie było, tak jak pomyśleć, nie? To tych wrogów ostatnio nie było zbyt często. Mieliśmy Jokich, mieliśmy właśnie Ubumę, mieliśmy tutaj Tengu coraz częściej, tak? Także mieliśmy tego naprawdę sporo, ale w przypadku Gakich nie. Dobra, świetnie. Mamy tutaj chram. Przy okazji, a w sumie czemu nie? Możemy sobie polewelować, bo dlaczego nie mamy akurat sporo? A i myślę, że damy sobie w magię, bo czemu nie? W
końcu to jest, a przynajmniej była kiedyś nasza główna statystyka, w sumie po części nadal jest, bo dlaczego nie? O proszę, dwa koteły, śpią sobie fajnie na kocyku, czy na poduszce. Bierzemy sobie jednego koteła i bierzemy sobie drugiego koteła. Na mnie mówią, że jestem kotem, że mam charakter kota. Więc mam słabość akurat do tych stworzeń. No to hej, kto nie lubi kotów, nie? Tylko psiarze podobno, chociaż kiedyś ja bym uważany za psiarza, o ile tak można nazwać, żeby w ogóle troszeczkę mnie śmieszy ta wojna między zwolennikami psów, a zwolennikami kotów. Tak sobie pomyślałem, hej, no jak wolisz pieski, no to, to masz pieski, a jeżeli wolisz kotki, no to masz kotki, koniec, kropka. I tyle. Oho, dobrze moi drodzy, mamy tutaj chyba arenę kolejną. Dobra, Kaszo, pomóż. O, tak, 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 krój, krój, krój. No, myślałem, że da, że troszeczkę więcej pokroi, ale w sumie tragedii nie ma. I ha, 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 mamy go. Mamy go. Dobra, ale to pewnie tylko pierwszy taki cwaniak. Kogo mamy dalej? Dziwacznego żołnierza, nic specjalnego, zresztą widać, ale kogoś jeszcze. A, kolejny dziwaczny, a to nic specjalnego. To nie może być wszystko, na pewno nie. Yoki. Mamy Yokiego. I to jeszcze kto? Oczywiście z dwoma ostrzami, nie? I drugi topornik. No topornik to jeszcze pół biedy. Ale jego też nie wolno lekceważyć. Nie ma takiej opcji. Dobra, Kaszo, pomóż. Pomóż, Kaszo. Tutaj z tymi dwoma. O, to. Dobijamy. Świetnie, dobra. Z jednym poszło błyskawicznie, a z drugim... Aha. Zaraz go załatwimy. Niestety nasz pomocnik no nie wytrzymał. Swoją drogą strasznie pomocnicy padają szybko, nie? O, skubaniec. Trafił. No trafił. Mamy go. I czy to koniec? Nie, to chyba jeszcze nie koniec. Brama ciągle jest zamknięta. Czyżby? A tu co? Czytaj. Otrzymujesz przedmiot książeczka o kwitnącej wiśni. Zadanie ukończone, moi drodzy. No nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że tak to będzie wyglądało. No ale okej. Zadanie ukończone, jakby nie patrzeć. I tylko jeden zgon na samym początku, więc w sumie tragedii nie ma. Jak na te części dni, o które teraz ogrywam. Ach, znalazłeś coś. Wygląda na to, że doszło do nielada hulanki, a ona bardzo zbliżyła się do Tokichiro jako jego konkubina. Cóż, zostawmy może detale. Wiem, że jej ojciec będzie niezwykle szczęśliwy na wieść, że nic jej się nie stało. Czy mógłbyś dostarczyć ten wiersz Nagasamie? Proszę. Oczywiście mamy też hełm Imakomemi, napierśnik Imakomemi, świeca przywoławcza i ziołowe lekarstwo. No dobra, więc myślę, że warto udać się do ojca po to, żeby jednak poczuł się lepiej, że jego córka jednak żyje, nie? To jest dosyć istotna sprawa. Inaczej nie wylądowałby w przedsionku, czy po prostu no w strefie przejściowej, że tak się wyrażę, bo tutaj mamy osoby, które są zatrzymane na tym właśnie przejściu przez różne sprawy, głównie te negatywne. これを私に。この地は社長よ。生きておるのだな。お主のおかげで、うつしおへの未練は消え申した。感謝いたす。 No proszę, czemu nie? Dobra, będzie się powtarzał, zobaczymy, czy coś powie tutaj nasz znajomy, który w zasadzie zlecił to zadanie. Aha,
Powtarza się, okej. Okay. Dobra, więc zawalczymy sobie, ciekawe jak mi pójdzie. Przy okazji, mamy tutaj nowe umiejętności. Tutaj ninja, no to ninja to wezmę sobie cokolwiek, bo i tak to nie ma znaczenia. Ostrze, no to damy sobie tutaj mistrzostwo walki w zwarciu, plus 14. Proszę bardzo, pięknie. I mamy jeszcze magia Onmyo. I tu gdzieś było, tylko ja zapomniałem, gdzie to jest. A zaraz, to jest co? To nie ten. A tutaj? Nie to. Wiem, że tu ogólnie było wzmocnienie magii Onmyo jako takie. Gdzieś to było. Jest, większa moc magii Onmyo. No, o tym raz zapomniałem. W każdym razie to dostaliśmy w chwili, kiedy magia, ukończyliśmy w zasadzie właśnie to mistrzostwo magii Onmyo, więc ja sobie to biorę, bo zwiększa to no moc magii Onmyo i to dosyć mocno, więc fajnie. I teraz idziemy sobie powalczyć właśnie z ojcem tej dziewczyny. Swoją drogą nie widziała mi tej dziewczyny, a przynajmniej, kto wie, może i była. Może i była tutaj u Tokichiro, ale nie wiedziałem, że to ona, nie? Bo wiecie, jak u mnie z pamięcią. Przy okazji, może uda nam się jeszcze jeden poziom zdobyć, jak najbardziej tak, więc damy sobie tutaj serce. Da nam to troszeczkę więcej punktów, w zasadzie praktycznie we wszystko. Więc elegancko. Przy okazji tego nie stracimy i proszę bardzo, zadanie poboczne, powrót Jakszy. Wreszcie jestem wolny od udręki i frustracji przeszłością oraz niepokoju o tych, których zostawiłem. Zapomniałem, że miarą samuraja jest duma. Proszę, modlę się o to, abyś udzielił mi ostatniej batalii. No i myślę, że możemy jego tutaj życzenie spełnić. Jak będzie wyglądała bitwa? No zobaczymy. Mam nadzieję, że pozytywnie dla mnie, chociaż już widzę, że będzie naprawdę grubo. Bo on przyjął formę yokai. Oho, pamiętam doskonale. Znaczy, inaczej, może ruchów tak bardzo nie pamiętam, ale wiem, że był niebezpieczny. Mhm. On używa wody, więc kurczę, powiem wam, że trochę lipa. Wiecie co? Wzmocnię siebie. To akurat fajna sprawa. A, nie tym razem. Wiecie co? Zmienię na kosę. Zmienię na kosę, bo woda nic mu nie robi, a osłabienie ki to jest zawsze coś pięknego, nie? Dobra. Osłabimy go. Musimy go osłabić, bo inaczej będzie problem. Dosyć potężny problem. Spowalniamy go i jednocześnie osłabiamy pancerz. I co teraz, co teraz, co teraz? Ładnie. Ale dziwne, że przybrał formę yokai. To mnie zastanawiało. Dlaczego, skoro już jakby odzyskał spokój, nie? Bo przecież on miał formę yokai w chwili, kiedy był opętany przez tego człowieka o czerwonych oczach. To czy człowieka? No yokai, nie człowieka. To na pewno nie był człowiek. Dobra, Kaszo, pomóż. O matko, tak. No do końca jeszcze trochę jest, nie powiem, że nie. Dobra, ładnie. Przydałoby się odzyskać tutaj. Dobra, spowalniamy go jeszcze. Nic z tego. Dobra. Kaszo, pomóż. Nagamaso, masz problem. O nie! Chyba, że ja mam zaraz problem. Leczymy się szybko. Uff, było blisko. Było mega blisko, nie? Ale może uda się za pierwszym razem. To byłoby coś pięknego. Choć, kurczę, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Dobra. Szkoda, że nie mam przemiany w ducha. Dobra, pancerz ma... O nie, i po mnie. Ja cię kręcę, serio? Naprawdę?
Ale to była lipa. Dobra, wiecie co? Prawdopodobnie bym to wygrał, gdybym miał tutaj uaktywnionego ducha. Więc zanim rozpoczniemy walkę, to weźmiemy sobie tutaj kamienna dusza. I to daje aż 20 tysięcy. Wiecie co? Ja sobie to ustawię w ekwipunku. Kurczę, no mogę już to mieć, nie? Już czułem zwycięstwo, ale no kurczę, nie udało się. Więc robimy tak. I uwaga. Szczerze mówiąc, myślałem, że szybciej będzie przywracać tutaj ducha. Zobaczymy, czy mamy coś innego zamiast kamiennej duszy. No to raczej nam niewiele da. O, proszę bardzo, ale to już powinno. No teraz tego nie używać nie będę, bo nie ma sensu. A, no i jeszcze użyję sobie owoc miechunki rozdętej. Więc używamy to. Świetnie. I teraz spowalniamy tutaj naszego kolegę. I już nas zaatakował, nie? I już nas zaatakował, skubaniec jaki. Ale no, tak było blisko, nie? Już naprawdę bardzo blisko było. Tylko czemu jesteś yokai, skoro już cię pokonałem jako yokai? To jest bardzo dobre pytanie, nie? Sądzicie? Kurczę, odbił sobie to. Dobra, spowalniamy go. Dobra. On w sumie... Powinniśmy atakować jego skrzydło. Bo tam ma właśnie swoją Amritę, nie? Dobra. Leczymy. Dobra, pięknie. Kurczę, szkoda, że tak wolno te talizmany rzuca. Wyleczę się na wszelki wypadek. Świetnie. Kaszo, pomóż. Naprawdę ten yokai nie raz, nie dwa udowodnił, że jest wart swojej ceny. Wiem, że jeszcze do końca daleko i nie ma co chwalić dnia przed zachodem. Doskonale zdaję sobie sprawę w chwili, kiedy mnie pokonałeś poprzednim razem. Raz, dwa. Dobra. Trzeba teraz... Swoją drogą, nie wiem, czy widzieliście, ale te moje talizmany się odnawiają. Nie powiem, żebym z tego powodu płakał. Dobra. O właśnie, Kaszu, pomóż. Tak jest, rąb go. Kurczę, znowu bym je załatwił w ten sam podobny sposób. Spowalniamy. I w sumie jeszcze atak możemy tutaj użyć. O właśnie. Dobra, i... Wiem, że się ci nie pokonano. Ale teraz już cię pokonam na 100%. Yokai kontra yokai. I tak powinna wyglądać, moi drodzy, poprzednia walka. Azai Nagamasa, pokonany za drugim razem. Mogło być za pierwszym, ale no... Nie oszukujmy się, dałem ciała głównie przez to, że nie miałem naładowanego ducha. A teraz, no sami widzicie, poszło... No czy łatwo, to już inna bajka. Jedno jest pewne, poszło na pewno prościej. Nie ma sprawy. Ty też nieźle mnie tutaj złoiłeś za pierwszym razem. Byłem zbyt pewny siebie i dostałem nauczkę. Ale ostatecznie udało się pokonać tutaj Nagamasę ponownie. Nie był to prosty boss. Może to wyglądać na prostego bossa, ale takowy nie był. To było naprawdę niesamowite. Dziękuję. Uwolniłeś mnie z ostatnich więzów. Zaprawdę jesteś wojownikiem, który może ziścić marzenie mojego zmarłego szwagra, który chciał przetrzeć szlak do nowego świata. Musimy się tutaj rozstać, więc już nie będę tego świadkiem, ale uczyń, co do ciebie należy i wypełnij swoje przeznaczenie. Mamy tutaj rękawice władcy Kohoku, nabiodrek, nagolenniki i Azai i Chimonji. Także
udało się, bardzo fajnie. I w następnym odcinku, moi drodzy, ruszymy sobie już zadanie główne. Prawdopodobnie ostatnie, bo nawet nie mamy nagrody. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak właśnie jest. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i zapraszam oczywiście do następnego materiału, a ten już niedługo. Także do usłyszenia, moi drodzy.